Dobry wieczór. Szanowni Państwo, ceremonialną, uroczystą muzyką XVII-wiecznego mistrza angielskiego Jeremy Clarka przywitali Państwa nasi dzisiejsi goście, zasiadający przy organach Bogdan Narloch i grający na trąbce Roman Gryń. Wrócimy do nich oczywiście za chwilę, natomiast pora oznajmić, że po raz czwarty Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Muzyka Perpetua gości w Kościele Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Andrespolu, z czego ogromnie się cieszymy. A możemy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu dzięki Fundacji Muzyka do Potęgi i jej prezes, pani profesor Ewelinie Zawiślak. Bardzo serdecznie za pomoc przy organizacji dziękujemy również gospodarzowi tego miejsca, księdzu proboszczowi Marianowi Górce. Ogromne podziękowania kierujemy też do Urzędu Gminy w Andrespolu, który wsparł finansowo organizację tego festiwalu, a w szczególności do wójta gminy, pana Dariusza Kubusa, który jest bardzo otwarty na wspomaganie kultury wysokiej. Program dzisiejszego koncertu bardzo obszerny i znakomici wykonawcy, jak zawsze zresztą. Oto przed Państwem Bogdan Narloch przy organach. Artysta jest profesorem Akademii Sztuki w Szczecinie, a także w szkołach muzycznych w Koszalinie. Występował w większości krajów europejskich jako solista, kameralista z orkiestrami. W swoim dorobku posiada wiele nagrań płytowych, które prezentują pomorskie organy i muzykę tego regionu. Artysta jest też organizatorem i dyrektorem Festiwali Muzyki Organowej. Grającego na trąbce słuchać będziemy dziś Romana Grynia, profesora Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i Poznaniu, współpracującego ze znakomitymi orkiestrami w Polsce, między innymi Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Poznańskiej, który koncertował we wszystkich europejskich krajach, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, bardzo często zasiada w jury międzynarodowych konkursów trąbkowych. Obok instrumentalistów wystąpi, myślę, że znana już Państwu, wokalistka śpiewająca mezzosopranem Monika Kolasa-Chladikowa. Jest ona profesorem sztuki w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Studiowała w Łodzi, Dreźnie, między innymi u słynnej, zmarłej niedawno profesor Teresy Szyliskary. Wykonuje bardzo szeroki repertuar oratoryjny i pieśniowy. Dokonuje nagrań i prowadzi również działalność naukową. I już za chwilę Monikę Kolasę-Chladikową i Bogdana Narlocha usłyszymy w muzyce neapolitańskiego mistrza pierwszej połowy XVIII wieku Giovanniego Battisty Pergolesiego. Zasłynął on przede wszystkim jako kompozytor oper komicznych, ale ostatni rok jego życia, zaledwie 26 rok, przyniósł dwie piękne kompozycje maryjne, religijne, w tym Salve Regina, Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Wszystko to, co wypracował wcześniej na gruncie opery, przeniósł teraz na tę muzykę religijną, lekkość, grację, wielką melodyjność, do tego stopnia, że niektórym ówczesnym wydawał się ten utwór nawet zbyt świecki. Ale to właśnie taka muzyka wyznaczyła drogę dla kolejnych kompozytorów dzieł sakralnych. A zatem przed Państwem już Monika Kolasa-Chladikowa, mezzosopran, Bogdan Narloch, organy i Salve Regina Giovanniego Battisty Pergolesiego. Thank you.
Tak brzmiała wokalna muzyka włoskiego baroku, a przed nami znakomita instrumentalna muzyka, również we włoskim stylu. Włochy, ojczyzna zaawansowanej sztuki skrzypcowej, doczekały się wielu znakomitych mistrzów tego instrumentu z Antonio Vivaldim na czele. Jego muzyka w pierwszej połowie XVIII wieku była doskonale znana w całej Europie. Studiowali ją, podziwiali mistrzowie tej miary co Jan Sebastian Bach, który koncerty skrzypcowe Vivaldiego przenosił na organy. A czynił to zachęcony przez swojego kuzyna, również znakomitego organistę i kompozytora Johanna Gottfrieda Waltera. I to on właśnie jest autorem transkrypcji na organy skrzypcowego koncertu Antonio Vivaldiego, który już za chwilę usłyszymy. Transkrypcjami, ale tym razem na trąbkę i organy, są również dwie kolejne kompozycje w programie. Etiuda Edur, opus 10, numer 3 Fryderyka Chopina. To jest dość wyjątkowy utwór w kategorii etiudy, bo po etiudach spodziewamy się wirtuozerii, skomplikowanej techniki, popisowości, a tutaj piękna kantylena, jakbyśmy słuchali wręcz pieśni. Nic dziwnego zatem, że ten utwór doczekał właśnie się również tekstów i jako pieśń wykonywany jest przez znakomitych artystów operowych, a także rozrywkowych. Również samodzielnym życiem, niezależnym od swojego źródła, skądinąd świetnego filmu Misja, żyje też muzyczny temat zatytułowany Obój Gabriela. I tak jak u Morricone bardzo często to bywa, mimo tego, że muzyka filmowa to najczęściej muzyka instrumentalna, ma się wrażenie, że instrumenty u niego wręcz śpiewają. Również i ten utwór ma swój tekst, bywa wykonywany jako pieśń, ale to tylko jedna z szeregu aranżacji, transkrypcji. Dziś oczywiście przed nami opracowanie na trąbkę i organy. Oto zatem kolejno. Johanna Gottfrieda Waltera, Concerto del Signor Vivaldi o trzech częściach. Allegro, Adagio, Allegro, Fryderyk Chopin, Etiuda Edur, opus 10, numer 3 i Ennio Morricone, Obój Gabriela z filmu Misja. Przed Państwem Roman Gryń, trąbka i Bogdan Narloch, organy.
Obok różnorodności muzyki, jak Państwo widzieli, mamy też okazję obserwować różne odmiany trąbki. Po trąbce B zabrzmiała rzadko dość, myślę, widywana trąbka piccolo. I to nie koniec jeszcze, przed nami kolejne niespodzianki, jeśli chodzi o odmiany trąbki. A najbliższe minuty wypełni nam muzyka polska, troszkę bliższa w czasie niż Fryderyk Chopin, którego słuchaliśmy, chociaż jeszcze późno romantycznym kompozytorem był Mieczysław Surzyński. Znakomity organista, kompozytor, improwizator, słynny ze swoich fantastycznych improwizowanych występów przy organach. Kształcony był muzycznie w Niemczech i też idąc śladem niemieckich kompozytorów, bardzo cenił sobie organową przeszłość rodem z baroku. Tak też sięgał, podobnie jak właśnie jego niemieccy koledzy, do form, które uprawiał chociażby Jan Sebastian Bach. Taką wariacyjną formą organową jest czakona. Ślady Bacha zresztą bardzo aktualne są w twórczości organowej do dziś. A przed nami Mieczysław Surzyński i czakona op. 14 przy organach Bogdan Narloch. Thank you.
Najmłodszy w tym gronie dzisiejszych, w dzisiejszym koncercie prezentowanych polskich twórców muzyki organowej jest Marek Czerniewicz, to pokolenie 40-latków, ale i dla niego ważne są związki muzyki z tematyką religijną, chociaż oczywiście posługuje się także nowocześniejszymi środkami wyrazu, sięga między innymi po muzykę elektroniczną. Natomiast wydaje się, że przesłanie pozostaje ciągle to samo. Jak mówi kompozytor, chciałbym odbiorcę mojej muzyki choć na chwilę zabrać w inny świat, by po muzycznej podróży wrócił na ziemię choć trochę lepszy. Kompozycja For My Godfather napisana była z myślą o ojcu chrzestnym kompozytora, ale zadedykowana jest naszym dzisiejszym gościom, Bogdanowi Narlochowi i Romanowi Gryniowi. Thank you.
To ciemne brzmienie trąbki, które przed chwilą usłyszeliśmy, należało do kolejnej odmiany tak zwanej skrzydłówki, czyli flügelhornu. A my wracamy do organów, również w towarzystwie trąbki. Wspomniałam wcześniej o tym, że w muzyce organowej do dzisiaj bardzo silne oddziaływanie Bacha możemy odnaleźć. I ono też ma miejsce w twórczości jednego z najważniejszych współczesnych polskich kompozytorów muzyki organowej, zmarłego w 2005 roku, Mariana Sawy. Ale obok tych uniwersalnych źródeł, właściwych przecież muzyce całego świata, Bach dziś inspiruje wszystkich. Dla Sawy bardzo ważne są również polskie źródła muzyki religijnej i tak utwór Pascha Nostra na trąbkę i organy opisuje muzycznie polską Wielkanoc. W związku z tym kompozytor wykorzystał w niej cytaty z polskich pieśni wielkanocnych: Wesoły nam dziś dzień nastał, Zwycięzca śmierci i Chrystus Pan zmartwychwstał. Oto zatem Bogdan Narloch i Roman Gryń i Pascha Nostra Mariana Sawy.
Muzyka z religijnym przesłaniem towarzyszyć nam będzie już do końca tego wieczoru. Najpierw w kompozycji francuskiego mistrza organów Teodora Dubois, zmarłego zresztą w tym samym co polski kompozytor Mieczysław Służyński w 1924 roku. Dubois bardzo wielką wagę przywiązywał do owej religijności. W swoich kompozycjach często dawał temu wyraz. Tworzył wielkie dzieła oratoryjne, ale ten wątek zauważymy też w tych drobnych organowych kompozycjach, takich jak kantylena religijna, która już za chwilę przed nami. I pozostając już przy tym połączeniu religii, duchowości i muzyki, wszyscy troje wykonawcy na zakończenie tego koncertu pojawią się w arii z kantaty 77 Jana Sebastiana Bacha. Ach, jak wiele w mej miłości jawnej niedoskonałości. Tak głosi tekst owej arii. I rzeczywiście w połączeniu z bachowską muzyką daje taki efekt, o jakim mówił w swoim czasie wielki francuski mistrz organów Charles Maria Widor. Otóż twierdził: Bach jest dla mnie największym kaznodzieją. Jego kantaty tak przejmują duszę człowieka, że staje się chłonny na wszystko, co prawdziwe i jednoczące, a wznosi ponad wszystko, co małoskowe i dzielące. Niech i na nas muzyka działa w ten sposób. Oto zatem dwie ostatnie kompozycje. Teodor Dubois i kantylena religijna oraz aria z kantaty Jana Sebastiana Bacha. Przed Państwem raz jeszcze Monika Kolasa-Chladikowa, mezzosopran, Bogdan Narloch, organy i Roman Gryń, trąbka.
tutaj będzie można ich jeszcze nagrodzić oklaskami. Natomiast chciałabym powiedzieć, że dzisiejszy koncert był transmitowany i za tę transmisję bardzo serdecznie dziękujemy studiu Ars Sonora, a realizowali tę transmisję pan Jakub Garbacz, Krzysztof Łuciuk i pani Dorota Cegielska. Oczywiście niezmiernie nam będzie miło, jeżeli będą państwo obecni również na kolejnym koncercie festiwalu Muzyka Perpetua, a oto już bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Najwytrwalszej grupce podziękować. Liczę, że przekażecie tę wieść, że tutaj takie piękne rzeczy się dokonują i żeby nas było więcej, zwłaszcza tych, którzy może nie usłyszeli, może mało jeszcze było trochę tej wieści rozesłanej właśnie do sąsiadów, do sąsiednich parafii. Przekażemy to na następny koncert 24, tak będzie następny. Zapraszam, a my jeszcze na zakończenie tych naszych dzisiejszych wykonawców, wszystkich, którzy tutaj nas dzisiaj właśnie zaprezentowali się i służyli swoją muzyką, śpiewem, i chcieli, i tym, którzy przekazywali słowo, i pani Ewelinie, to motor tych wszystkich działań właśnie, a ja tylko tak, co mogę wesprzeć, polećmy wszystkich naszej najlepszej Matce Maryi, tej, która nieustannie pomaga, niech ona nieustannie wspiera was, kochani, drodzy artyści, i waszych bliskich ma w swojej opiece. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko pomocy nieustającej, Maryjo, Matko pięknej miłości, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.